Siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj kolejny odcinek z Diablo 2 Resurrection na moim kanale. I jak tak sobie spojrzałem, ten poprzedni odcinek miał prawie 50 minut. Chyba, kurwa, przesadziłem. I to dużo. Ale dobra, już nie będę go dzielił. Nie będę go dzielił na dwa, bo to moim zdaniem bez sensu. Więc... Hej, tak jest przed głównym mięsem, jakim jest główna treść odcinka. Przypominam tylko, że jeżeli podobają Ci się rzeczy, które robię na moim kanale, to nie zapomnij dać subskrypcji i chyba to wszystko, co chciałem Ci powiedzieć. No to nara! Jedziemy z koksem! No dobra. Jesteśmy znowu na pustyni Talerasza. Pora udać się do głównego grobowca. To nie będzie zbyt długie. O nie, muszę wrócić. Wiecie czemu? Zapomniałem o tej cholernej lasce. Ale wstyd. Muszę wrócić. Tak trochę chaotycznie mówię. Muszę się uspokoić, Jakub. Zrelaksuj się. Spokojnie. Tamten odcinek był chyba najwyraźniej zbyt długi. I to mocno. W wyniku czego zaczął ci się plątać język, ale teraz spokojnie. Udajesz się do kanionu maga, mówisz powoli i patrzysz teraz w dziennik zadań. Szukasz tego znaku. On był chyba tutaj. Nie, tu było słoneczko. Idziesz tutaj. To stanie? Tak, udaje się tutaj, bo to jest właściwy grobowiec Talraszy i jest wykonać doskonale swoje zadania. I teraz na spokoju. Więc tak, podsumowując. W poprzednim odcineczku wpadłem w czasie farmienia i czyszczenia tych cholernych grobowców, wpadłem w dygresję historyczną i opowiadałem tak luźno o drugiej RP i ogólnie krytykowałem władze sanacyjne, czyli po prostu Piłsudskiego i jego bandę, jak rządziła Polską. No i w wielkim skrócie negatywnie opisałem. Do Piłsudskiego można nie lubić, tak jak mówiłem, ale nie można mu na przykład ująć zmysłu w polityce zagranicznej. I to mu przyznałem, że miał w tym przypadku rację, a skrytykowałem za to drugą stronę endencję, że oni do tego zmysłu mimo wszystko nie mieli, bo podsumując co mówiłem, moim zdaniem oni popełnili błąd taki, że w czasie pokoju ryskiego zdradzili swojego sojusznika, uwierzyli Rosjanom, że dotrzymają swojej części umowy tam, i do tego zostawili naszych rodaków, chociaż rozumiem, że tych z dalekich z kresów wschodnich nie dało się uratować. O, moja broń się zepsuła. Że tych naszych rodaków z dalekich kresów nie dało się uratować. No ale chociaż rodaków z Białorusi trzeba było uratować, bo to co się z nimi działo w czasie, co się nimi działo w czasie porządku, kiedy rządził Józef Stalin, to szkoda kurwa strzępić ryja. No powiedzmy, że Katyń, po prostu kolejny Katyń. Czystki etniczne na tle narodowościowym po prostu. Tacy przyjemniaczkowie byli Rosjanie. Ale dobra, więc w wielkim skrócie endencja popełniła błąd. Trzeba było nie zawierać pokoju tylko z Rosjanami. Trzeba było zawierać pokoju z Rosjanami. Ewentualnie trzeba było tak wymanewrować, żeby z komunistyczną Ukrainą dalej móc walczyć. A cholernych Rusków zostawić w spokoju i zająć się Ukrainą i dotrzymać tych obietnic sojuszniczych, które złożyliśmy tej zachodniej republice ukraińskiej, zachodnioludowej chyba, nie? Czy tam to po prostu była ludowa? To było chyba ZURL ogólnie, w skrócie. No ale cóż, no ci Ukraińcy mieli powód czuć się zdradzeni, ale cóż. No dobra, to jest to wszystko. Ja wiem, tam było wejście do grobowca Talrasze, do głównej komnaty grobowca, ale jeszcze sobie poczyszmy reski tego, bo jak widzicie, trafiłem na kolejną runę i znowu jest na skuteczność ataku, co nie jest takie ogólnie złe. Doskoczmy do tego wyzwoliciela. Wypijmy miksturę many, podnieśmy tą manę, którą mamy.
Jakiś bosik tu chyba jest. Niraj! Trzymaj się! Wykądzę tych cholernych kapłanów! Nieumarłych! Trzymaj! Teraz! Damy radę! Ty tych, ja tych! Już nie ma ich nieskończonej ilości! Dalej! Przebijamy się! Już ci pomagam, przyjacielu! Bo przypominam również, że mam nowe bronie, które... Udrało mi się w obydwóch przypadkach trafić na bronie, które mają 3 miejsca w sobie, 3 miejsca na runy. Ale ja wykorzystałem to na... No wrzuciłem tam... Każda broń ma w sobie 2 runy plus jakiś mocniejszy klejnot. W jednym przypadku jest to trucizna, a w drugim ogień. Oraz obydwie mają w sobie runę, która... Jest jakaś tam procentowa szansa, że zadziała skill, który ja też również posiadam jako barbarzyńca, po prostu odrzucenie. Czyli jak dobrze pójdzie, to oprócz tego, że ich popieszczę ogniem oraz trucizną, to jest kurwa odrzucę od siebie. No, nie jest tak źle. Patrząc, że jedynym minusem tej jednej broni jest taki, że jest straszny duży rozstrzał, 29-70, bo druga ma tylko 105-24, więc jest duża różnica. Właśnie szkoda, że... Ta ognista broń jest do tego, że jest słabsza, do tego jeszcze ma większy rozrzut obrażeń, ale już nie można mieć wszystkiego, nie jest tak źle. Porównując do tych poprzednich broni, jakie posiadałem, to ta tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. Ich prawdopodobnie, na pewno przez co najmniej amulet żółty, przez co najmniej połowę... Nie mogę? Nie mogę tego zidentyfikować. I teraz mi się przypomniało, jak wypadł ten amulet, że nie mam... Jakiś lag był. O, to jest pod druida, ale... Do umiejętności żywiołów. Do wszystkich umiejętności żywiołów plus jeden. Joci, ale ogólnie patrzcie, jaki on jest... No to odporności 7, w wyniku tego nie mam żadnej odporności na trucizny. Ale no, jaki koksiarski ten amulet. Zostań na chwilę i posłuchaj. Widzę, że są małe lagi, jak widzicie. Widzę, że dalej są problemy ze serwerem. Czy nie możemy to schować? Tu my to też możemy schować na razie. Weźmy ten amulet. Ten, no ja wiem, że to jest niewiele. 1-2 od trucizny. No ale, od zimna chyba, czy trucizny. Od zimna, no ale na Duriera przyda się wszystko, co możemy mieć. Bo tak, teraz zmierzymy się z głównym bossem tego aktu, czyli panem, o nim już wspomniałem, panem cierpienia, który należy do mniejszych, większych, do mniejszych złych, czyli do tej, tych przydupasów, w teorii większych złych, czyli Diablo i Mephisto, którzy się zbuntowali i wygnali do świata śmiertelników, do sanktuarium. Tak, bo jak ktoś by nie wiedział, świat Diablo, świat ludzki, jest to świat o nazwie Sanktuarium. No dobra. Ekspimy. Który mamy poziom? 3 poziomy zdobyłem. W tym tygodniu co najmniej 3 poziomy już mam za sobą, bo raczej nie sądzę, że Duriel mi da kolejny poziom. To by było dziwne moim zdaniem. Powiem tak, to bym się zdziwił. Dobra, wykończmy tych krzeszaczy. Jak mi nie patrzy, te kurwa gule są... Te gule. Znaczy górę, panowie guli też, ale te duchy to są mocne kawały skurczybyków. I to... Czy ja już nie mam kurwa many? Buteleczek? Czyli co najmniej jedna wizyta do sklepu jeszcze mnie czeka. Ja pierdzielę! Co mogę... No dobra, farmimy. I tak jeszcze myślę, że ci, co mnie oglądają i zobaczą, jakiej kolejności te runy dałem, to pewnie płacą, bo trzeba te runy jeszcze od kolejnej kolejności je wrzucać, żeby dawało dodatkowe plusy, ale ja już nie chciało mi się w to bawić. Mam to gdzieś, nie obchodzi mnie to. Jedyne, co mnie obchodzi, to pragnienie, żeby mieć to zaliczenie i ten rozdział mieć za sobą i przyjemnie sobie spędzić ten czas. Weźmy tą miksturę many, bo ona się przyda mimo wszystko. Topór, nie chcę ciebie. Dobra. No strasznie dużo tu potworów w tym ostatnim grobowcu. Chyba tutaj jest największe natężenie, nie? Dobra.
Widzę, że te lodowe obrażenia, te lodowe wchodzą, bo zmieniałem kolor na niebieski. No to jednak to nie był taki zły pomysł mimo wszystko. Nie aż taki absurdalny, jaki mógł się wydawać na samym początku. No dobra. No dobra, no dobra. I się teraz tamta część grobowca, bo północna jest przeznaczona. No. Na północy znajduje się cel naszej podróży, ale my, jak mówiłem, na razie tam się nie udajemy, bo chcę sobie poekspić. Ale te lodowe ciągle wchodzi. I to nie było takie złe. I ta ognista broń zmieniła się w lodową, ale to kurwa jest absurd. A to ma znaczenie? Nie, to nie ma znaczenia. Myślałem, że po prostu ta pierwsza broń narzuca się efekt z amuletów, ale no nie. Bo może po prostu na tą słabszą, to o to chodzi, że ta słabsza broń dostaje efekt z amuletów. Czyli walę z ognia i zamrażam. Ciekawe kombo, ciekawe jak to w teorii działa. Ale to nieistotne, przynajmniej nie będę zastanawiał się nad takimi sprawami w takich, że jakim jest Diablo 2 Resurrection. Który jak który właśnie oglądacie na ten gameplay na moim kanale. No dobra, 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 dobra. Bi, żeby zabić! To jest czwarty odcinek, nie? Chyba? Czy nie? No nieważne. Po nagraniu tego sprawdzę, w którym miejscu się znajdujemy. A, musimy się przebić! A, żartowałem, widzisz, mam skok z uderzeniem. Dobra, dobra. A może? No nie. Już chciałem trochę zaryzykować stwierdzenie, że mimo wszystko uda mi się wyfarmić kolejny poziom, ale ten pasesek za szybko nie rośnie, więc to chyba była niepotrzebna i głupia fantazja z mojej strony. Dobra, bij ich! Bij, 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 dobra. Kolejny bibelot złoty do mojej kolekcji. A, tu byłeś, cwaniaku. W sumie te lodowe nie jest takie złe. Jakie mam odporności na lód? No, teorii mam 31%, więc nie jest tak źle. Kolejny amulet, który oczywiście przygarniemy. No, na pewno na czas walki na pewno nam się przyda z Durielem. Nieważne jaką będzie miał cechę. Zawsze każde zboostowanie się przyda. Wasza wmierząc się z takim skurczybykiem, jakim jest ten kutafon. No dobra! No dobra! No dobra! Jeszcze tylko jeden fragment. Jeden fragment należy oczyścić z maszkar i idziemy tam, gdzie powinniśmy. Tam, gdzie. Do miejsca, do którego powinniśmy się udać. Chyba wielkim spoilerem nie będzie, że. Bo my w teorii ścigamy właśnie mrocznego wędrowca, żeby być szybciej od niego w tym. No wiecie. Grobowcu Talerasy, żeby wiecie, nie spotkał się Diablo z Dbalem, ale chyba ogromnym spoilerem nie będzie to, że nas wyprzedził. Dobra, 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 wykończeni. O, widzę, no faktycznie mam trochę małe lagi. No ale jak wspomniałem w pierwszym odcineczku, tym poniedziałkowi, to ja miałem w ogóle problem, żeby się dostać na serwer, to teraz jak mi działa, chociaż z takimi lagami, to nie jest tak źle. O, i to był kolejny minus tego gracza, który zaczynał od trójki, od Diablo 3, o którym opowiadałem w innym odcineczku, to był kolejny minus tej gry, taki, że trochę go irytuje fakt, że on nigdy nie wie, czy nie będzie jakichś problemów technicznych, które go nie cofną jego postępu. No w sumie to jest ważny argument, no bo była podobno znowu jakaś afera, że niektórym pocofało poziomy. O 5-6 poziomów, nie? Ich postacie były słabsze. No to, no niby... Powinienem powiedzieć, że nie tak źle, że wiecie, bo mimo wszystko te postacie dalej były, ale to nie zmienia faktu, że mimo, no nie fajnie, że tak się stało. I to jest bardzo ważny minus w ocenie tej gry, no bo irytujący jest przecież ciągle fakt, że, no, że może stracić całe złoto z bohaterów, znaczy z potworów. No. Ja wiem, co przed chwilą powiedziałem, że każdy amulet się przyda, ale... No nieważne, Jakub, nieważne. Nic nie mów, po prostu. Jeszcze udamy się co najmniej raz do miasta, więc przez walką z Durielem. To może sprzedamy ten amulet.
Muszę cofnąć moje słowa. Ojeju, muszę cofnąć moje słowa. Trzeba uważać, co się mówi głośno. Bo potem się palnie takie pierdoły i wychodzi. No dobra. A, i kolejnym minusem, co narzekał. Znaczy to on, niby to był minus. Znaczy niby mu nie przeszkadzało, ale on wspomniał, że ta gra, mimo porównując do tych nowszych hackerslessów, jest strasznie, ten gameplay jest surowy i to trzeba do niego się przyzwyczaić. Na przykład strasznie irytujące jest to, że przedmioty, że ciągle musi trzymać ten guzik alt, no żeby widzieć przedmioty, które spadły. No dobra, to my się teraz teleportujemy, schowamy nasze klejnoty, nasze skarby, bibeloty, kupimy dużo miksturek zdrowia przede wszystkim, bo many... Myślę, że z maną nie będzie problemu. Naprawmy nasze rzeczy. Schowajmy nasze bibeloty. Niebieskie. I żółte. I fioletowe. No właśnie, coś mi brakowało. Udaję się do tego Gaugana. Teraz myślę, że może być duży problem ze zachowaniem... Z zachowaniem mojego tytułu niepokonanego, no bo... Duriel to jest pierwszy boss, który sprawdza twoje umiejętności, jak sobie poradzisz. On pierwszy weryfikuje to, jak ci poszło. Ale dobra, to nieistotne. Otwieramy grobowiec Talraszy. Idziemy spotkać się z przeznaczeniem. No jest, Duriel! Czy wy widzicie, jak on okłada mojego przyjaciela? Nie tylko mnie... Szukam bala, szukam bala. To było szybkie. No, są widać problemy z połączeniem, bo... Powiedziałeś, że Duriel go chociaż będzie widział i będzie w niego lutował. No tak! Dobra, bijemy go! O! Tankuj, przyjacielu, tankuj! Tankuj, 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 tankuj! A na niego nie działał głuszyny, nie? Uciekaj! To było dosyć bolesne. No i będziemy tak chodzić, no bo co ja wam powiem? Witaj. Chodź. Oj, zmieniło mi się. Dobra. Tak, szukam bala. Dalej. Dzięki. Dzięki. Dobra. Wytrzymaj! Wytrzymaj! Dobra. Ponowna strategia. Udało się, dobra. No. To wielki zaszczyt, że mogę ci służyć. No fajnie. Nie ma nic, czego nie mogłaby uleczyć odpowiednia. Podejście kolejne. Teraz powinniśmy go ubić. Chodź, chodź, przyjacielu. Słucham. Ciekawe, jakie to uczucie. Co? Nie mam złota? Pierdolisz. No, a to nie, ze skrytki muszę wziąć. To weź 6 700, 8? Powinno starczyć. Skoro, że ze skrytki automatycznie nie bierze. Chyba takie miałem dziwne wrażenie, że powinno, ale dobra. Chodź, przyjacielu. Jeszcze na jedno wskrzeszenie cię stać mnie, więc jakby się coś stało. Nie umrzemy! Nie umrzemy! Ty
No tak! Dobra, bijemy go! Bijemy go! Bijemy go! O! Coś nam dobrze idzie! Nie wchodzą mu krytyki! Dalej! Damy radę! Dobra. Wiecie, ja bym chciał strasznie wszystko wziąć. No powiedzmy, że nawet nam się udało. Tam kuszę to już zwalić. No dobra, posłuchajmy teraz, co ma do powiedzenia nasz Tyrael, bo tutaj się znajduje Tyrael. Dziękuję ci za zwrócenie mi wolności, śmiertelniku, ale spodziewałem się ciebie wcześniej. Jestem Archanioł Tyrael. Przybyłem tutaj, by powstrzymać Diablo przed uwolnieniem jego brata Baala. Ale zawiodłem. Teraz groza i zniszczenie wędrują swobodnie po twoim świecie. W tej chwili podróżują w kierunku stolicy wschodu Kurast, do samego serca świątyni Zakarum. Mają nadzieję, że tam zdołają znaleźć swego starszego brata Mefista, pana nienawiści, uwięzionego tak jak wieki temu. Jeśli się połączą, będą niezwyciężeni. Choć ich cele są niejasne, to oczywiste jest, że muszą zostać powstrzymani za wszelką cenę. Jestem załamany, a energie trzymające mnie w tym świecie gwałtownie topnieją. Musisz podjąć się tego zadania i powstrzymać trzech braci przed zjednoczeniem. Musisz przebyć morze i odnaleźć Diablo i Baala w Kurast. Pośpiesz się, śmiertelniku. Nam wszystkim zaczyna już brakować czasu. Dziękuję ci. No, no i pokonany. Nie udało mi się. Diablo uwolnił swojego przeklętego brata i teraz cały świat jest na ich łasce. Teraz wszyscy wiedzą, że nie ma większych bohaterów nad ciebie. Cieszę się, że mogę cię darzyć przyjaźnią. Dziękuję, że dzięki tobie w nasze serca powrócił pokój. Oj tam, nie pierdzie. Dobrego dnia! Takiemu bohaterowi jak ty... Dobra, w sumie. On jest mało istotny. To bardzo niedobrze. Źle się stało, że Tal Rasha uległ niszczącemu wpływowi Baala. Horatrimowie znali wiele sekretów, które Pan Zniszczenia może teraz użyć przeciwko nam. Musisz udać się na wschód przez morze, a kiedy dotrzesz do Kurast, powstrzymaj Diablo i Baala, zanim uwolnią swojego najstarszego brata Mefista. Ziemie wschodniego Imperium nie są już takie same jak kiedyś. Już od jakiegoś czasu nie było stamtąd żadnych wieści. Musisz działać szybko. Niech los ci sprzyja. No dobra. Teraz się tak zaraz mi przyszło do głowy, że może te... Ale potwory dalej są cicho, więc tylko dialogi podgłośniłem. Potrzebujesz pomocy? Słyszałem, że twój wróg tym razem ci umknął. Spójrz na to w ten sposób. Udało ci się pogonić demony. Jeśli nas opuszczasz, to no cóż, dzięki za pomoc. No, zbliżamy się do momentu, w którym wymienimy naszego najemnika, więc... Co za okropna wieść. Baal zawładnął ciałem jednego z najpotężniejszych magów w historii ludzkości, a prowadzi go Pan Grozy. Trzeba ich powstrzymać, bo na pewno dążą do uwolnienia Mefista, ich najstarszego brata, który jest też znany jako Pan Nienawiści. Leży on uwięziony pod opanowanym przez zło miastem Kurast. Obawiam się, że czeka cię wielkie niebezpieczeństwo, ale twoja wiara może cię ocalić. Niechaj światło zawsze będzie z tobą. No, nie wiem, czy to akurat wiara, ale niech ci będzie. 260 lat temu Archanioł Tyrael dał Horatrimom kamienie dusz. Niezmiernie rzadko zdarza się,
żeby moce niebiańskie tak bezpośrednio ingerowały w przeznaczenie ludzkości. Ale podobno Tyrael działał z własnej inicjatywy. Nigdy nie udało się nam ustalić, dlaczego to zrobił. Może sprzeciwił się woli niebios, bo wątpił w to, że będziemy umieli sami się obronić. Albo dlatego, że lepiej od innych docenił niebezpieczeństwo. O ile mocom piekielnym zawsze zależy na niszczeniu, o tyle motywy działania niebios pozostają niepojęte. Teraz śpiesz się. Trzeba powstrzymać zarówno Diablo, jak i Bala, zanim połączą się ze swoim bratem Mefistem. Jeśli Mroczna Trójca znowu się zjednoczy, to nasz świat przestanie istnieć. Fajny kostur, nie do mnie. Fajna zbroja, nie do mnie. Fajny łuk, nie do mnie. A ty, gnido, masz coś do powiedzenia? Przykro mi, że sprawy... Tak szczerze, nie lubię cię, Kutafonie. Nie chcę mieć słuchać. Nie chcę w ogóle słuchać, co masz mi do powiedzenia. Witaj. Powiodło ci się. Niewielu udało się zajść tak daleko, nie mówiąc już o odkryciu prawdziwego grobowca Talerashy. Niestety, jak słyszę, Diablo i Baalu chcieli. To wielkie nieszczęście. Jeśli pragniesz jechać na wschód, zleciłem Meshifowi, aby umożliwił ci podróż morską. Jemu chyba też śpieszno ruszać w drogę. Życzę powodzenia w misji i raz jeszcze dziękuję za ocalenie mego umiłowanego miasta. Zawsze będziemy cię tu mile witać. No dobra. Porozmawiajmy z tym żeglarzem jeszcze. Nie obawiaj się. Udało ci się zrobić wszystko, co było możliwe. Podejrzewam, że Diablo i Baal kierują się na wschód, do Kurast. Dobra, idziemy. Który mam poziom? 23. Jerchyn mówi mi, że powinienem zabrać cię na wschód, do Kurast. Nie byłem tam od wielu lat, ale plotka głosi, że sprawy nie układają się najlepiej. No i jedziemy z koksem. Akt trzeci. Teraz zobaczymy, jak to wyglądało z perspektywy mrocznego wędrowca i jego towarzysza. Mój towarzysz zagłębił się w wilgotne, zimne powietrze grobowca. To go jakby wzmocniło. Stanąłem w drzwiach między światłem i ciemnością. Resztki zdrowego rozsądku błagały mnie, bym tam nie wchodził. Ale ten głos był już tylko szeptem. Gdy tak schodziliśmy w dół krypty, coraz głębiej i głębiej, zauważyłem zmianę zachodzącą w moim towarzyszu. Wyglądało na to, że odzyskuje siły. Ja niewiele widziałem w półmroku, ale zdało mi się, że on zna drogę. W końcu dotarliśmy do wielkiej komnaty. A to ciekawe, my potrzebowaliśmy laski Horadrimów, a on chyba znał jakieś kurwa inne wejście. No bo tak trochę dziwne to, ale okej, słucham dalej. No i tyle zostało z Aidena. Wtedy zrozumiałem, że cały czas się myliłem. Mój towarzysz nie odzyskiwał sił. On tracił resztki swego człowieczeństwa. Poru
poruszał się demonicznie szybko. I wtedy... pojawiłeś się ty. Stój! Zamknięta tutaj bestia nie może zostać uwolniona. Nawet przez ciebie. Jakby co, są nowi aktorzy głosowi, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale od Tyraela... Tyrael ma inny głos niż miał w dialogach w grze, w stricte. Właśnie sprowadziłeś na ten świat zagładę. Nie jesteś nawet w stanie wyobrazić sobie, co dziś obudziłeś. Idź do świątyni światła we wschodnim mieście Kurast. Tam znajdziesz otwarte przed tobą wrota piekła. Musisz zdobyć się na odwagę i je przekroczyć, Mariusie. Zabierz ten kamień do piekielnej kuźni. Tam zostanie zniszczony. A teraz biegnij! Zabierz kamień i biegnij! Pobiegłam. Jak ty się tam dostałeś? Witam cię. Ale tym zagadnieniem w zagadnieniu zajmiemy się dopiero w następnym odcineczku, bo ten już jest wystarczająco długi. Więc to był koniec aktu drugiego. Witamy w akcie trzecim. Wbijamy teraz na takie bardziej dżungliste rejony. Więcej trawy, więc mniej piasku. Ale to już nieistotne, bo ten, jak mówiłem, odcinek był wystarczająco długi. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony czas i widzimy się w kolejnych epizodach Diablo 2 Resurrection Barbarzyńcom na moim kanale. Nara!